Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś porozmawiamy o hejterce prezesa Kaczyńskiego, Krystynie Pawłowicz. Przy okazji prośba do Państwa, aby w komentarzach dać informacje, ponieważ niektórzy z Państwa skarżą się na jakość dźwięku. Z mojej strony, podkreślając, że z Tomka jest lepiej, więc spróbowałem teraz zamiast mikrofonu, który był dosyć naprawdę profesjonalny, przejść na, tak jak Tomek, na mikrofon słuchawkowy. Więc jak można prosić Państwa o porównanie, które dla Państwa ma lepszy dźwięk, to prosiłbym zostawić nam informację zwrotną w komentarzu. A teraz o pani Krystynie Pawłowicz. Skończyła 71 lat, 14 kwietnia. To jest starsza pani, która wysyłała jeszcze kilka lat temu na emeryturę sędziów, którzy mieli być za starzy i z komunistycznych złogów. Wbrew swojej niezłomnej postawie takim języku, który państwo musicie, dlaczego się my ją zajmujemy? Tak, to nie jest tak, przepraszam, zgłupia Franc. Posłuchajcie, co ona wypisuje. Jako sędzia Trybunału Kulinarnego, no bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny, no ale oni twierdzą, że jest. I teraz tak, ona napisała tak 26 października. Za zgodą większości Polaków, polskobójców, pewien obywatel Polski pojechał do zagranicznej centrali likwidacyjnej przekazać głowę nienormalnej Polski na tacy. Jak biblijna ruda Salome na tacy głowę Jana Chrzciciela Herodowi. Zlecenia wykonane, nagrody będą odebrane. A my co? To jest oficjalnie, i teraz tak, ale posłuchajcie tego, 25 października. To od kiedy urzędowym w Polsce będzie niemiecki? Od kiedy wróci hajlowanie, polskie świnie, tylko dla Niemców, ręce do góry, raus i ostateczne rozwiązanie spraw polskich? Zasłużyliśmy na likwidację swego państwa. Sami tak wybraliśmy. Już nie współczuję. Nie ma komu. Znowu. 11 milionom. 11 milionom nie ma komu, Ponad, ponad jak prawie tam 12. prawie Ponad, prawie 12. 12 milionów. Nie ma komu, nie, rzeczywiście. Co to jest te 12 milionów? Wiesz, Janku, to nie koniec. Pani Pawłowicz mówiła: Unia jest dla mnie szmatą. Czekam i modlę się. To jest pierwszy. Czekam i modlę się, żeby to się po prostu rozwaliło. Zamknijcie mordy. Tak jak prezes powiedział. Nawet teraz nie potraficie się grzecznie zachować. Nastały w Europie czasy bezczelnych zdrajców niemieckich szmat. Piękna Polska to jeszcze normalny kraj. Zjawisko związków jednopłciowych jest sprzeczne z naturą. Bydło poselskie z lewej strony sali zagraża Sejmowi, posłom i polskim instytucjom. Panie marszałku, nie są żarty. Jak ja widzę faceta obok siebie, jak mogą się zwracać, proszę pani. Tak. Mam apel właściwie do tej części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki. Społeczeństwo nie może jednak fundować słodkiego życia nietrwałym, jałowym związkom osób, z których społeczeństwo nie ma żadnego pożytku, a tylko ze względu na łączącą ich więź seksualną. No, szanowni państwo, no, to jest tylko część tej wypowiedzi. Nie, Jak ale to jest, widzicie. znaczy to jest, jeszcze dodajmy do tego, że ona była od 72 roku członkiem znaczy w tej, znaczy ona potem powiedziała, że na początku studiów zapisała się do Zrzeszenia Studentów Polski, które potem się zmieniło na socjalistyczny związek, Zrzeszenie Studentów Polskich, ZSMP, tak. tak. Przybudówka PZPR, młodzieżówka PZPR-u. To Kuchnia jest, kadry, tak. tak, ale to jest, znaczy, to jest babka, która po prostu, ona, powiem Państwu, o jej kompetencjach najlepiej świadczy fakt, i to jest teraz bez ironii, że jeszcze w 2000, nie wiem, który to był rok, ale pomiędzy rokiem 2007 a rokiem 2015 wzięła udział jako biegły w sprawie Mariusza Kamińskiego i napisała rzetelną opinię prawną, która stała się podstawą skazania Wąsika Kamińskiego i dwóch funkcjonariuszy o tym, że po prostu przekroczyli swoje uprawnienia,
w czasie tej słynnej afery gruntowej, w której próbowali wrabiać Redpera w korupcję. I to jest posłanka Pawłowicz, która jest jeszcze prawnikiem. Ale to, co się dzieje potem? Rok 2017, słowa dla mnie wstrząsające, wypowiada się na temat projektu prezydenckich zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i mówi, że one te zmiany są niekonstytucyjne, ale ona je poprze, ponieważ takie jest uzgodnienie polityczne. To jest tego. Natomiast później powiem tak, ona zaczęła się radykalizować, zaczęła wygłaszać tezy, które powinny ją w ogóle wykluczyć z grona kandydatów w ogóle do Sądu Konstytucyjnego. Sąd Konstytucyjny to było takie miejsce, jak on był pomyślany. To wręcz jako trzecia izba parlamentu, no bo wybierany przez polityków, z tym, że wybierany spośród ludzi mających wielką wiedzę prawniczą i dorobek, i to jest ważne, dostawali 9 lat gigantycznego wynagrodzenia z prawem przejścia w stan spoczynku później na koniec i bardzo wysoką emeryturą, po to, żeby nie być kompletnie zakładnikiem żadnych układów politycznych. To jest ważne, wiecie Państwo, bo moment, w którym zostaje się wybierany i to miało tak obowiązywać, że ci, którzy zostają wybrani, nie czują się już niewolnikami tych układów i mają odpowiedzialność przed środowiskiem. Są to osoby o wielkiej wiedzy prawniczej, szanowane i one pracują na swój własny pomnik. Pomnik, który prawny, który mają mieć. I Jarosław Kaczyński, używając tak kolokwialnie, on powiedział, że będzie nam wybierał nowe elity. On celowo wybrał panią Pawłowicz. Ja mam wrażenie, że jednym z warunków wyboru, to jest oczywiście moja hipoteza, było to, że ona ma się tak zachowywać skandalicznie, jak się zachowuje, żeby upodlić, żeby, wiecie, ona tam gdzieś porównywała jakieś tam, wklejała zdjęcia zbrodniarek z obozów koncentracyjnych i porównywała do ludzi, którzy ją tam krytykują. Po prostu jakieś straszne rzeczy. I teraz ta osoba po wyborach wypisuje rzeczy po prostu urągające naprawdę wszelkiej przyzwoitości, sugerujące, że zwycięstwo Platformy Obywatelskiej powoduje w Koalicji Obywatelskiej i koalicjantów, powoduje, że to, że Koalicja Obywatelska będzie najsilniejszą partią w rządzie koalicyjnym, który przejmie władzę, powoduje, że będzie ręce do góry, wiecie Państwo, to hände hoch i to jest w pokoleniu Tomka, w pokoleniu jeszcze moim, ja jestem chyba tym ostatnim pokoleniem, który jest jakimś takim łącznikiem, końcówka lat 70. Ja bardzo dużo czasu spędzałem z moimi dziadkami, którzy walczyli w czasie wojny, byli pod okupacją, dla których to była olbrzymia trauma. Moja babcia straciła dwóch rodzonych braci, tak jak obecna władza próbuje nam szukać haków w IPN-ie, to niestety mają pechę, bo u mnie, u Tomka to się znalazł w cudzysłowie, bo Tomek jest akurat dumny z taty i ma z czego, bo tata Tomka był odpowiedzialny między innymi za złapanie i unieszkodliwienie zbrodniarza Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, który sam siebie mianował majorem, człowieka, który był bił się od 39 roku do 45 roku z nie, Niemcami. Ale nie mówię o tym, o Kurasiu, którego tak. się... O Kurasiu tak, tak, o Kurasiu, to trzeba tylko przypominać ludziom, że to był człowiek skazany przez Armię Krajową na karę śmierci, tak. Ponieważ przez jego zachowanie po nim został rozbity cały oddział partyzancki i przez jego zachowanie po prostu iluś ludzi poniosło śmierć. I potem jego ludzie powiesili kobietę w ciąży, jego byłą jakąś tam niedoszłą partnerkę. Tak, i to są w każdym całkowite razie... Całkowite zbydlęcenie. Tak. No i to jest człowiek, który jak chce udowalić Tomkowi, to mówią, że ojciec Tomka właśnie wziął udział w obławie i doprowadził go... Nie, chciałem sprostować. Mój ojciec uratował życie, bo był tam jeden taki kapral, pan Marian, ale to nieważne, powiem, który skopał ognia ze schodów, bo on poszedł, kiedy ognie się strzelił w głowę. No, ojciec nie pozwolił, tylko zabrali go do szpitala. Tak, bo gdyby nie, to pewnie ogień już by tam skończył na miejscu. Natomiast ogień pojechał do szpitala. A jak to się działo z ogniem w szpitalu, to już są świadków
świadków są już relacje. Między innymi leżała w tym samym czasie na oddziale dziewczyna, którą chciał zgwałcić i którą postrzelił. Wszedł po pijanemu, przestrzelił jej płuco, a przeżyła dlatego, bo uciekła z domu i upadła na śniegu i to krwawienie się zahamowało. Młoda dziewczyna, która jeszcze miała wtedy chyba 15 czy 16 lat. I są, można znaleźć w internecie. Dobra, jak ale to, było. To była dygresja. No tak to wygląda. Wracamy, tak, wracamy. Śmiało, panie. To wracamy. Wracamy, 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 drodzy państwo, wracamy do Pawłowicz. Hejterka, której hejterka, babka, która była w młodzieżówce komunistycznej, która z innym działaczem komunistycznym, panem Piotrowiczem, byłym prokuratorem, odznaczanym za działania w stanie wojennym. To jest, wiecie państwo, w latach 80. Ja miałem bardzo dobrego kolegę, nieżyjącego już prokuratora Wojciecha Miłoszewskiego, który w latach 80. został poproszony o porzucenie Palesty. Ale to dlaczego? Jak się zachowywał pan Piotrowicz? Pan Piotrowicz twierdzi, że on ochraniał tych wszystkich opozycjonistów. A co zrobił Wojtek w latach 80.? Uwaga, wezwał do siebie funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa celem przedstawienia mu zarzutów. Bo normalnie się wzywa człowieka, że wzywa się obywatela za prześladowanie księdza katolickiego. Wiecie państwo, on został wtedy wezwany do swoich przełożonych, którzy mówią tak, panie Wojciechu, pan chciał, zdaje się, wyjechać do Stanów Zjednoczonych i panu odmówiono paszportu, pan złoży jeszcze raz, pan dostanie paszport. I to była, i wiecie państwo, no, nikt go nie zabił, nikt go nie pobił, chociaż to było ryzyko takie, to nie tak tego, tylko że to była odwaga cywilna, autentyczna. Mogło się gorzej skończyć wtedy. Tak, to była odwaga cywilna, to znaczy tego, że dostał zawiadomienie o przestępstwie, przyjrzał się, znalazł winnego, wezwał go celem podstawienia zarzutów. Wyobraźcie sobie tego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, który przychodzi do szefów i mówi, ale panowie, ale jestem wezwany celem przedstawienia mi zarzutu. O co kaman? Czy ktoś może mówić, wyobraźcie sobie sytuację i to są ludzie, z którymi można było tworzyć wolną Polskę, z którymi należało tworzyć, budować. A co robi Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński bierze pana Kujdę, który jest zarejestrowanym tajnym współpracownikiem. Bierze ludzi, którzy, powiem tak, on, to jest tak, wszyscy tajni współpracownicy i wszyscy byli PZPR-owcy są godni pogardy, chyba że udali się po osobiste odpuszczenie do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński jest tą krynicą, w której można się umyć i Jarosław Kaczyński po prostu uwalnia ludzi od grzechu, więc uwalnia pana Czabańskiego, który działał w PZPR-ze, uwalnia pana Łopińskiego, uwalnia tam w jakichś tam młodzieżówkach tych komunistycznych, brał udział też pan Karski w latach 80., też wielka persona tego układu. Zarejestrowanym tajnym współpracownikiem był pan Kujda, panu mężowi pani Przyłębskiej, panu Przyłębskiemu, który został ambasadorem, załatwiono to, że IPN nie lustrował go. To znaczy on złożył oświadczenie, że nie był współpracownikiem, chociaż uwaga, zachowały się jego donosy i zobowiązanie do współpracy. I wiecie państwo, sprawa z poznańskiego IPN-u powędrowała do jakiegoś innego IPN-u, takiego, żeby to nie trafiło do sądu. Ewidentnie ktoś tam majtał i to tłumaczono tak, że on donos Przyłębskiego pochodził sprzed okresu podpisania zobowiązania ze współpracy, a po nawiązaniu podpisania zobowiązania ze współpracy on nie tego. Ja pamiętam sprawę Mariana Jurczyka, którego Sąd Najwyższy uniewinił od zarzutu współpracy z SB i uzasadniał to w ten sposób, że Marian Jurczyk co prawda podpisał zobowiązanie do współpracy, ale zrobił to pod wpływem gruźb i szantażu, co prawda donosił i co prawda brał za to pieniądze, ale to były mało znaczące informacje i mało znaczące kwoty. I wtedy tylko stać było Korwina Mikke, który publicznie bardzo wulgarnie nazwał sędziów, którzy to zrobili. Złożono mu doniesienie do prokuratury, ale tam zaczęto wtedy, uwalono to, mówiąc o tym, że sędziowie no, po prostu poświadczyli w sposób bezczelny nieprawdę wtedy, z jakichś tam swoich własnych, prywatnych powodów, bo nikt nie pytał pana Jurczyka,
Czy pan był współpracownikiem dobrym, złym? Czy pan po prostu donosił chętnie? Czy pan brał duże pieniądze? Tylko czy pan współpracował? Ja, wiecie państwo, wiele razy widywałem teczki. Mało tego, miałem bardzo dobre koleżeńskie relacje. Myślę, że nawet mógłbym powiedzieć, że się przyjaźniłem przynajmniej z jednym człowiekiem, o którym wiem, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa i to u niego to jest taka zabawna historia. On był wiceministrem w rządzie Leszka Millera. Nie jest, bo on sobie żyje nadal. I on złożył oświadczenie lustracyjne, przyznając się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. I uwaga, rzecznik rządu, rzecznik interesu publicznego, sędzia Bogusław Niziński oświadczył, że nie ma śladów jego współpracy. I wszyscy lali po prostu przy tak zwanym stoliku, popijając wódkę, że zaraz kolega zostanie oskarżony o kłamstwo lustracyjne, bo się przyznał, a nie jest. Oczywiście on wiedział i sam tu powiedział, o co chodziło. No, on też pracował dla służb po 89, w związku z tym jego teczka jest po prostu gdzieś w aktualnych zbiorach. Natomiast powiedział, że gdyby się nie przyznał, to zaraz by się pojawili u niego panowie, którzy przyszli i powiedzieli, no stary chłopiec, teraz masz problem, bo albo odpowiedzialność karna, albo dam tutaj podpisujesz dokument. I to jest taki, znowu dygresja od pani Pawłowicz. Ona należy do tego kręgu, której wybaczono flirt z komunizmem, wybaczono jej to, że ona przecież jeszcze pisała o jeszcze w latach, pamiętam takie jej teksty dotyczące współpracy z tymi spółkami radzieckimi, polsko-tego. Taka pani, taka konformistka, niezły prawnik, to mówili wszyscy, którzy z nią współpracowali, która się na starość po prostu sprostytuowała i po prostu dała Jarosławowi Kaczyńskiemu przysłowiowego ciała publicznie, po prostu wchodząc w rolę hejterki. Dobry wykładowczyni, lubiana na uniwersytecie dawniej, lubiana przez studentów. Znaczy, wiesz, znaczy, ja po prostu, znaczy, to jest tak, że po prostu ona zmieniła się w politykę. Tak. Stała się hejterką, stała się hejterką. Tak, tak stała się, hejterką, przyjęła tą rolę. To znaczy ona, wiecie państwo, to jest tak, jak w pewnym momencie Janusz Palikot przyjął taką rolę. Ja nie wiem, czy to się wykształciło. Wiecie państwo, mamy taką rubrykę do Wąsika. Wymyślił ją Tomek, natomiast ona nie powstała wskutek jakiegoś wielkiego planu naszego. Tylko jakoś tak Tomek zaczął opowiadać, jakoś to się wkomponowało, a potem się ludzie zaczęli dopominać, że jak nie było z półobrotu do Wąsika, to ludzie pisali, a gdzie Wąsik, a gdzie Wąsik. I to wiecie, to trochę tak stało się z tymi hejterami w polityce, że nagle zauważono, że ludzie, którzy mówią rzeczy, które są wyraziście, którzy koncentrują na siebie uwagę mediów, są potrzebni, ponieważ pozwalają odciągnąć uwagę od problemów, pozwalają zająć media czym innym. Tylko taki człowiek musi być mocno sterowany. Weźmy na przykład, była kiedyś Nelly Rokita, którą właśnie spróbowano zrobić odpowiedzią Kaczyńskiego, która była prototypem pani Pawłowicz. Tylko w czym jest stały modus operandi Kaczyńskiego, żeby mieć takich ludzi, którzy będą takimi wentylami. Znaczy będą nie, wywalają co chcą. Wywalają rzeczy, po których inaczej. Musi powiedzieć Kaczyński. Tak, po pierwsze tak, a po drugie odciągają uwagę od jakichś problemów. I teraz, dlaczego pozbyto się pani... Żirinowski Putina, taki Żirinowski Putina. Tak, ona jest Pawłowicz jest Żirinowski, był takim człowiekiem, który formalnie miał swoją partię taką radykalną, ale on robił wszystko, co mu kazał Putin. I to jest ważne. Dlaczego wywalono panią Nelly Rokitę? Bo ona się aktywowała nie wtedy, kiedy trzeba. Więc jeżeli tak, mówiono, że ona nie wiadomo, kiedy wybuchnie. Tak, tak, i to jest właśnie problem. Z Palikotem było tak, że Palikot, ja nie wiem, czy jego zaplanowali, czy ktoś go wymyślił na tej funkcji, ale on jak się, bardzo inteligentny facet, jak się zorientował, jaką ma siłę, to wziął, wykorzystał tą siłę do założenia własnej partii. Później w rolę Palikota próbował z różnym powodzeniem wchodzić Stefan Niesiołowski, po prostu tworząc swoim barwnym językiem i właśnie takim właśnie takiego człowieka, który skupia na siebie, ogniskuje na siebie uwagę mediów. I w tej chwili w Koalicji Obywatelskiej nie ma takiej osoby. To znaczy koalicja odeszła od tego, od takiej inżynierii, natomiast w PiS-ie taką osobą jest Pawłowicz, taką osobą próbował być Tarczyński, natomiast no, powiem tak, no, okazał się po prostu zbyt wielkim głupkiem,
Czyli po prostu zaczął opowiadać o pluciach gwoździ, zaczął grozić pobiciem Adamowi Michnikowi, No, jest ten Lechowi słynny Wałęsie. gest Kaczyńskiego, który odsyła Tarczyńskiego, no to w taki sposób po prostu pokazuje mu tak, żeby od niego odszedł, kiedy Tarczyński przyszedł do niego, No więc tu żeby macie wrócić Państwo, na pewno. więc mamy hejterkę i chodzi o to, żebyście Państwo po prostu tutaj taki krótki portret. Jest to babka, która po prostu ten cały ryk, który ona dzisiaj wywala, ona to robi na zlecenie Kaczyńskiego. I zobaczcie jeszcze raz. Sędzia Trybunału, okej, okay, my mówimy kulinarnego, ale oni mówią konstytucyjnego. Babka, która powinna być wzorem dla młodych prawników. Kimś, kto powinien mówić, w jaki sposób podchodzimy do państwa. Do, w jaki sposób dbamy o spuściznę prawną, w jaki sposób budujemy nasze wspólne państwo i ona nagle nic tego nizowego po prostu zaczyna żygać, bo tego się inaczej nie da, jakimś strumieniem na świadomości, nienawiści. Mówi o oddawaniu, porównuje, tutaj jest taki rozbiór, oni próbują teraz wyrobić narrację, że Polacy głosując na Koalicję Obywatelską i na Trzecią Drogę, i na Lewicę dopuścili się rozbiorów Polski. Janku, to jest jeszcze gorzej, bo pani Pawłowicz usiłuje pokazać, że jej przeciwnicy polityczni to jest takie bydło, które hejtuje, dręczy, my wszyscy jesteśmy tacy niegodni, no bo nawet na cmentarzach panią Pawłowicz atakują. Przypomnijcie sobie, jak pani Pawłowicz opisywała, jak z ochroną SOP-u pojechała z jednym takim chłopakiem, współczuję, czy rzeczywiście wszyscy w SOP-ie współczuli ciężkie roboty, pojechała na Hel i w restauracji ludzie do niej się tak zwracali, nie chcieli z nią być w jednym miejscu, tak ją traktowali, dobrze, że miała tego ochroniarza, dlatego czuła się bezpiecznie. To jest, szanowni państwo, moim zdaniem to jest mocno przesadzone. To jest taka narracja PiS-u, co to będzie, jak opozycja przejmie władzę, jakie to będą, jakieś będzie zbydlęcenie, jak będą jakieś, nie wiem, chyba samosądy. Po pierwsze, ja nie widzę czegoś takiego, żeby tak to wszystko wyglądało. A poza tym, szanowni państwo, no jeżeli pani Pawłowicz jest osobą tak kontrowersyjną, no robi takie rzeczy, no ściąga na siebie tą uwagę i tak funkcjonuje. Albo może, szanowni państwo, no my z Jankiem na ulicy spotykamy się, naprawdę jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, bo dajecie nam takie oparcie, jesteście naprawdę wspaniali. To wy nas tym, żeście, tak powiem, wsparli. Ale natomiast jeżeli jest ktoś, kto ma inne zdanie, ja się nie spotkałem jeszcze z czymś, żeby ktoś mnie tak atakował. Jak Ale ma jeszcze inne raz, zdanie, ale to... a Tomek, ale jeszcze raz mówimy, no pani Pawłowicz jest kobietą, która wyzywa ludzi. To jest, no, to powiem w ten sposób, jeżeli ty kogoś wyzywasz, jeżeli zarzucasz ludziom To się zdradę, muszę spotkać z odwetem. no czy to jest tego, i potem, a potem przychodzisz, ale ktoś mnie brzydko nazwał, ale ktoś mnie tam znieważył, ktoś się niefajnie odzywa. Szanowni Państwo, to jest po prostu, krótko mówiąc, hipokryzja. Czyli Kto sieje wiatr? No właśnie, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Krystyna Pawłowicz, działaczka socjalistycznej młodzieżówki, przygruchana przez Jarosława Kaczyńskiego, która za posadę, za to, żeby mogła spokojnie żreć te słynne fotki, drodzy Państwo, jak pałaszuje po prostu to W żarcie. tej tacki w Sejmie, tak. Tak to jest, wiecie Państwo, to nie chodzi o to, że tego, no tylko powiem tak, jak jesteś osobą publiczną, to trzeba się pilnować, szczególnie, nie tylko publiczną, ale jak funkcjonujesz za pieniądze podatników. Wiecie Państwo... I wyzywasz innych od chamów w tym czasie jeszcze. Tak. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Mnóstwo ciekawych tekstów, wiele omawiałem. Z tych, których omawiałem najrzadziej, drodzy Państwo, pozwolę sobie polecić tutaj... Pozwolę sobie polecić. No, szanowni Państwo, jak to jest, trzeba się lepiej przygotowywać. Bo teraz po prostu. No dobrze. Żeby już nie było. Miło mi, Janek, bo nasi znajomi czytają rzeczywiście historię i to jest fajne. O, Rzeczywiście, bo... tajne dzieje szczepionek, szanowni Państwo.
o tym, ile od ilu lat, o tym, że pierwszą prymitywną szczepionkę opracowano w XVII wieku w Chinach. Historia na weekend, naprawdę tutaj oczywiście polecam tekst te z okładki o rodzinie Romana Giertycha. Przodkowie są ustaleni do XVI wieku, kim byli, warto przeczytać. I o żydowskim pogromie Alfonsu w Warszawie, o tym, jak Żydzi wyjątkowo nie występowali w roli ofiar, ale sami wzięli sprawiedliwość w swoje ręce i skasowali Alfonsów i ludzi handlujących żywym towarem, zarabiających na wywożeniu kobiet do Ameryki Południowej pod pretekstem oferowania, jak to, uwaga, to jest 1905 rok, pracy kelnerek, pokojówek, pomocy domowych, a tak naprawdę po prostu do pracy w burdelu. Co ciekawe, ten sam osąd popierała prasa katolicka, chrześcijańska, stawiając bojówki żydowskie za przykład zdyscyplinowania, krótko mówiąc, z okien wylatywali tylko ci, co mieli wylecieć i nikt więcej. Szanowni Państwo, a jeszcze nas po obrotu do A Was. Wąsik, posłuchaj, to oczywiście przypadkowy przypadek, bo ty się wyjesz po prostu przed tą sprawą 12 grudnia i wyobraź sobie, boi się, że będzie mecenas Giertych i jeszcze inni ludzie przyjdą. I zobacz, i przypadkowym przypadkiem zadzwonił do mnie mój mecenas, bardzo dziękuję panie Marcinie, pan mecenas Pietrowski, który powiedział mi, że akurat na 12 grudnia wyznaczono biegłego w mojej sprawie. Także nie będę mógł być na tym procesie. Pewnie bym tam się jakoś no, przyszedł. Pewnie bym tam przyszedł. Ja wiem, że chcesz usłyszeć od razu o tym jakąś taką pocieszającą cię wiadomość, że już długo nie pożyjesz. Że się kiedyś tak u Janka cieszyli, że już jest po Janku, bo Janek rzeczywiście ciężko zachorował. To nie jest tak. Ja jeszcze pożyję. Na co choruję? Na co choruję? Nie potrzebuję robić martyrologii, ale pamiętaj, to jeszcze trochę potrwa. Jeszcze będziemy mieli okazję pamiętaj, rozmawiać. Ja jeszcze zawsze mówię im, To są żeby pan... przedwczesne moje śmierci, są przedwczesne tutaj w tej Ale chwili to, ale to pogłoski, jeszcze, naprawdę. ale to jeszcze, to, to ja, ja, im, ja im Nie kiedyś... łudź się. Ja im kiedyś tą... Jeszcze przyjdę do ciebie na lipa. No, na lipa to teraz musimy wyjaśnić. No, to wyjaśnij, Tomku, co to jest przychodzenie na lipa. Na lipa to jest, szanowni państwo, to się przychodzi pod więzienie. Przychodzą ludzie, którzy no, chcą się porozumieć, wysłać wyrazy poparcia. Czasami przyjeżdżają pod więzienie z jakimiś fajerwerkami. Przychodzą kobiety, które mówią, że kochają. Przychodzą też niektórzy i mówią, co tam w więzieniu kto siedzi i co komu tam powinno się zrobić, jeżeli siedzą tam ludzie, którzy mają jeszcze honor. I powiem państwu, że to jest taka najszybsza poczta, bo przychodzą i mówią, słuchaj, u was jest ten i ten, go przywiozą, albo ten i ten jest. I w więzieniu to szybko idzie na tych lipach. No, to tak funkcjonuje. Te informacje, naprawdę w więzieniu informacje przychodzą. Gdzie, w której celi, za co, za jakie tam i tak dalej, i tak dalej. Także na te lipa. Ja nie będę się hejtował, tylko przyjdę i ci powiem dzień dobry. Dam radę jeszcze. Nawet żebym miał, nie wiem, tam, żeby mnie przynieśli. To przyjdę i powiem dzień dobry, Wąsik, jestem tu. Ja tu jestem. Szanowni Bądź Państwo, pewny. do zobaczenia.